pamiętam kilka takich wydarzeń, które zapadły mi w pamięć i które spowodowały, że zaczęłam działać w kulturze i tworzyć środowisko kulturalne tego miasta. Zawsze wspominam o osobie Szymka Pietrasiewicza, którego spotkałam w kontekście festiwalu Kontestacje. Spotkaliśmy się wtedy w chatce Żaka i Szymon zaczął zadawać mi bardzo trudne pytania, na przykład, to znaczy na tamten moment trudne, czyli na przykład jaki autobus jedzie na dworzec PKP, albo czy umiem grać na cymbałkach, albo kto jest dyrektorem danej instytucji w mieście. I zrozumiałam wtedy, że wiem bardzo mało, to znaczy zdenerwowałam się na Szymona i pomyślałam, że to jest jakiś beznadziejny artysta, który zadaje mi jakieś durnowate pytania. Nie wiadomo po co, przecież poszukiwał tylko wolontariuszki. Natomiast było to takie wydarzenie, które spowodowało we mnie poczucie, że wiem za mało o tym mieście. I zaczęłam interesować się tym, co się dzieje, poznawać ludzi, uczestniczyć w wydarzeniach. Kolejne zdarzenie, które spowodowało moje zainteresowanie ważnym dla mnie festiwalem w tym mieście, czyli Miastem Poezji, to stół poezji, który spotkałam na Wydziale Humanistycznym i dwóch chłopaków. Wtedy pamiętam jakby tylko ich twarze, natomiast później poznałam jednego z nich, czyli Piotrka Broszka, którego w tym mieście już nie ma, ale który jakby z tą pierwszą edycją szczególnie mi się kojarzy. I tym ulubionym moim festiwalem, najważniejszym dla mnie, jest Miasto Poezji. Dlatego, że od wielu lat jestem recytatorką, od wielu lat zajmuję się słowem i czuję magię w tym całym festiwalu, w tym całym wydarzeniu.